Jest to drugi zamiejscowy ośrodek wrocławskiego szpitala. Pierwszy powstał w Legnicy. W Jeleniej Górze zakład radioterapii znajduje się przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Już niebawem w tym miejscu leczyć się będzie w warunkach ambulatoryjnych co najmniej 700 pacjentów z chorobami nowotworowymi rocznie. To znaczy, że pacjent w czasie leczenia przebywa w domu, a tylko na zabieg zgłasza się tutaj do nas, do ośrodka. Kwalifikacja pacjentów do radioterapii odbywa się dwoma torami. Pierwszym z nich jest poradnia onkologiczna, która będzie się mieściła w tym ośrodku. Dodatkowo pacjenci z radioterapii będą również kwalifikowani w trakcie konsyliów onkologicznych, które mają miejsce na terenie szpitala we współpracy ze szpitalem wojewódzkim. Sercem zakładu jest akcelerator. Jest to sprzęt, za pomocą którego możemy w bardzo nowoczesny sposób, z użyciem techniki AIMRT, napromieniać naszych pacjentów. Krótko mówiąc, leczyć. Ale to nie jedyny nowy, a zarazem nowoczesny sprzęt w tym obiekcie. W skład naszej linii terapeutycznej, poza akceleratorem liniowym, wchodzi także nowoczesny tomograf komputerowy, gdyż na podstawie wykonywanych dla każdego pacjenta indywidualnie tomografii komputerowej wykonujemy łącznie z Zakładem Fizyki Medycznej precyzyjne planowanie radioterapii u każdego pacjenta. Cały proces leczenia i diagnostyki odbywać się będzie w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli będzie dla pacjentów bezpłatny. Otwarcie jeleniogórskiej filii już na początku przyszłego roku.